Co, od razu gry małżeńskie? Dobra, obejrzmy sobie, dawno nie było. Co? Obejrzmy, hola. Tak, hola. Insanity. Zapraszam na seans. Patrycja jest atrakcyjną, bardzo pewną siebie i Tu jak swoją. zawsze cicho, że ja pieprzę te odcinki. O co chodzi? O co chodzi? Ich walorów singielką. Z zamiłowania uwodzicielka i odważna kusicielka. Z zawodu kreatywna stylistka mężczyzn. Ona ci robi źle, tu nadu ci tak zniża ramiona całkowicie. Także jesteś dużo niższy niż jesteś. Ja bym w życiu nie. Dzięki, City. Hola. Dzięki za 9 lat. Powiedziała w tej kurce, że masz 1,80 m. Chcę zmieniać Co? świat. Je... Co? Ci robi źle, tu nadu ci tak zniża ramiona całkowicie. Także jesteś dużo niższy niż jesteś. Ja bym w życiu nie powiedziała w tej kurce, że masz 1,80 m. Kurtka może zaniżyć wzrost? Dzięki Dis, nie. Cześć. Das. Dzięki Das Tramus. AH66, pozdrawiam gigach. Dzięki, pozdrawiam ciebie też. Dzięki za 3 lata. Czekaj, bo nie mogę usłyszeć. Ona mówi, że on jest niższy przez kurtkę i RL tak jest? Że jesteś dużo niższy niż jesteś. Ja bym w życiu nie powiedziała w tej kurce, że masz 1,80 m. Chcę zmieniać świat. Co? Moją pasją jest. Ej, co? Co to znaczy w ogóle? Co? Jest I moda, przede H66. wszystkim moda, ubiór. Jestem stylistką. Chciałabym, żeby wszyscy Polacy dobrze się ubierali. Na tym mi najbardziej zależy. Patrycja ma powodzenie w pracy, jak również poza nią, Aha. i otrzymuje wiele propozycji matrymonialnych. Singielką, dlaczego jestem? Bo się ci wszyscy mężczyźni źle ubierają. Ale tak na poważnie, czy jest coś, co ją najbardziej irytuje w Co męskich ty zamiarach? mówisz? Zazwyczaj mężczyźni to zawsze tak pitu, piękne nogi, ładne oczy, aż szlak mnie trafia, jak to słyszysz. Jedno jest pewne, uodporniła się na komplementy i już się na nie nie nabierze. To jaki ma pomysł na randki? Nie mam, na żywioł idę, zawsze idę na żywioł, zazwyczaj idę na żywioł, pozwalam sobie, jestem singlem, to mogę sobie pozwolić. Także i na pikantniejsze sytuacje, żeby rozszyfrować, sprawdzenie jakiś, zależy od mężczyzny, zależy jak kto tam będzie. Jest prowokatorką. Lubi szokować i. Dobra, po pierwsze, czy ona zatrudniła jakiegoś typka, który sobie po prostu stoi u niej na chacie i czym maneki ona się go przebiera, jak w dupę, jak Shinmana? Coś takiego? Polam sytuację. Mężczyzny, Moje chciałabym, pytania. wiesz. Chociaż w jednym odcinku ta baba Witam, wyskoczyła Wieszyk. stamtąd Witam, i wiesz, Janko. by się zdenerwowała. Może Cookie Clicker? Coś tam grałem w kiedyś Cookie Clickera, wiesz? Żeby była akcja jakaś. Ale masz rację. Będzie gorąco. Singielka spotka się z trzema mężczyznami. O ja pierdziela. Cześć, Sylwek. Ale tylko jeden z nich jest singlem. Dwóch z nich jest w stałych związkach, ale udawać będą kawalerów do wzięcia. Discord mod, że tak powiem. Patrycja postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Ranki i co? I dziecięce rzeczy. Ukrycia, poczynienia Anime panów fan? bacznie obserwować będą ich partnerki. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Boisz się? Nie. Dobra, no nie bój się. Bardzo przejebał. Stawką jest nagroda, czyli 3000 złotych. Jeśli Patrycja odgadnie, który z uczestników Z gry jakiś jest stary singlem, odcinek, oni wróci jeszcze swoim foteli nie partnerom. mieli. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. Michał jest strongmanem. Wylewa siódme poty na siłowni, żeby wyglądać tak, jak wygląda. Cześć, mam na imię Normalnie Michał, mam strongman. 32 lata. Od urodzenia mieszkam w Warszawie. Czekaj, Mocno. czekaj. Czekaj, czekaj, trzydzieści, czekaj, czy jak? Jak 32 lata? Dobra, widzowie, ile ja mam lat w takim razie, jak on ma 32? Nie no, w dupę. Ja Na imię pierdzielę, no to Michał, musi mam być 32 skam. lata. Od urodzenia mieszkam w Warszawie. 15. Na co dzień jestem ochroniarzem w klubie. Od półtorej roku już jestem singlem. Mateusz to wschodząca gwiazda disco polo. Dobra, czy to jest... Oko,
radością płaczą co dnia, miłości nieważne nadają smak, nie wierzysz, że ja je mam, piękne jej. Cześć, jestem Mateusz, mam 21 lat, jestem studentem na Politechnice Wrocławskiej oraz jestem wokalistą Disco Polo. Oto moja dziewczyna Nicola. Sylwester pracuje na kolei i jest fanem kabaretu. Cześć, fan jestem kabaret. Sylwester, mam 26 lat, jestem z zawodu ślusarzem, jaram się stand-upem i oto moja narzeczona. Ej, Kasia. Kabaretem miało być. Dobra, czy on ma 26... Nie, poczekaj, po ile oni mają? Nie no, jak tutaj losowo ktoś podaje? No niemożliwe, że ci ludzie mają po tyle lat. Ja pierdzielę, co się dzieje, ty? O co chodzi w dupa? Groźny ochroniarz wchodzi do gry jako pierwszy. Wesprze go dziś kumpel z siłowni. Nie no, to stary, to zanim ja cię dogonię, to nie ma szans w ogóle. Jeszcze kilka lat i... Mieszkanie, widać, że sam mieszkasz? No nie sam, no mam tutaj koleżankę, jak widać. To może ją, nie wiem, zasłoń jakoś, bo to... Nie, co ty? To jest sztuka, więc może być bez cenzury. Jest pompa, człowiek. No. Jak lubi bicepsy, to jest twoja na wejście. Ale cenzura jest, także git, pana nie będzie. Pracuję w klubie, dużo staram się spędzać czasu na siłowni. Generalnie kobiety patrzą właśnie na ochroniarzy w klubie jako na taki towar na jedną noc bardziej, więc i też tak jestem odbierany. No jakieś tam doświadczenie w uwodzeniu mam, więc mam nadzieję, że to dzisiaj mi się przyda. Co ty mówisz? Żyję w tym momencie tak troszkę po studencku, co też raczej będzie świadczyło o tym, że jestem sam. Ja ci chyba muszę zdjęcie zrobić, że ty gary myjesz. To jest sztuka w tle starożytna, może być bez cenzury. Czego się nie robi dla dziewczyny, widzisz? Cóż za poświęcenie. A co z wizerunkiem? To ja mam jakieś gadżety do ciebie, to cię trochę wiesz. Podrasujesz? Ona to tak się określa, czy ktoś sterydy bierze? To się uda. Ciebie wyciągnąć jeszcze. Bransoletka wojskowa. Ty zegarek nosisz? Tak, na ostatnim przecież zgubiłem. A, no tu mam stary, mam dwa zegarki. Srebrny i złoty. Tylko nie wiem, czy złoty to nie taki ruski gangster trochę, wiesz, za 90. Ten weźmiemy. To zobacz, czy się zmieści. Patrycja nadchodzi. Jest siła, jest moc. Kumpel zrobił co mógł i już pora na niego. Musi mnie rozśmieszyć, musi być śmieszny, musi być inteligentny, musi być ruski z kim gangster pogadać, inaczej to nie pyknie. Przeciwieństwa podobno się przyciągają. Czy tak będzie tym razem? Czyli ile on ma lat? 18, tak? Kurde. Co oni dają do żarcia dzisiaj? Cześć. Cześć. Bardzo mi miło. Widać, że kuje dupę. Co o tym sądzisz? Co o tym sądzę? No ja mu kuję dupę, to nic o tym nie sądzę. Patrycja? Proszę, to dla ciebie. Tą marynarkę mogłabyś rzucić. Może zdejmę od ciebie ten płaszcz? Proszę, proszę, no. Myślisz, że on się dobrze ubiera? No jak Punisher. Taki był bohater. Powieszę tutaj i zaraz do ciebie przyjdę. Uuu, jest dupeczka. Widzę, że coś trenujesz. Staram się dbać o wygląd, o sylwetkę. Coś jej się nie podoba. Wracie za spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Zobaczymy. Jak się żona nie pogniewa, to się... Żony nie ma, żeby się... Na tych imprezach bramkarz kozakuje, a tutaj to już widać, że mu nogi zmiękły. Wolisz bardziej na twardym, na miękkim? Koleż. Ej, czemu on ma na środku pokoju stół do ping-ponga? W dupę. A tutaj pececik taki w rogu. Czy na stole? Proponujesz na stole. Też możemy na stole usiąść. No taki pewniak na co dzień, taki pewniak. Generalnie a czemu nie? Na co dzień, może... A, sportowy chłop, dlatego. Aha, okej. Okay. Ty się też interesujesz. Wiesz co, zaczynam swoją działalność jako stylistka, w te klimaty wchodzę. Mhm. To się przebieraj się przy niej, stary. Masz śliczne oczy. Dziękuję ci bardzo, dziękuję, tak mówię. A ona nie mówiła, że nienawidzi takich tekstów? Ale masz śliczne oczy. On trenuje na wakacje ping-pong i szachy. Co? Mdli na takie teksty. Czemu ja mam ketchup 5-letni w pokoju? On ma więcej, chyba. Ale pojechał. Proszę bardzo, ja tutaj cię już zostawię. No kobiecych śladów brak, ale ciekawe co. Trzeba omówić plan gry. Czy ten gość to anime fan? Ale Dunia. Który? Jak ci długo? Wiedziałem od wejścia, czekam.
Czy którakolwiek baba by pozwoliła na taki syf? Ale taki co? Jesteś, wiesz, typowy koksik, nie? Dla niej, wiesz co chodzi. Ty tam musisz ostro, człowieku. Nie możesz... Keciu wybuchnie, kiedyś jest szansa, no? Nie zabiła, jakby zobaczyła takiego chłopa. Pierwsze wrażenie słabe. Co teraz? Kolego, ratuj! Normalnie, ty. Jedziesz na grubo teraz, powiedz, że się przebierzesz. Panienki, wiszą, ale to ściema, przecież to jest ewidentna ściema. Ona cały czas myśli, że ty ściemniasz. Tatuaż z berserka pod okiem ma. Kto? Co to jest berserk? I na dokładkę zgniły ogórek. I jak tam? Znalazłeś coś podejrzanego? Zgniły ogórek. Czy może stęskniłaś się za mną? Anime. Kto on ma? No, trochę masz tamten? Tutaj Saigon. Nie znam tego. Całe noce. Nóżki malutkie, ciekawe co pod tą marynarką. Jak na weselu, ale właśnie. Ja nigdy nie miałam wesela, także mnie instruuj. Wszystko się może zmienić. A nie chodziłaś nigdy na wesela? Nie, chodziłam. Tiramisu z Kauflandu, znam to. Zazwyczaj byłam już pijana, także... Aha. Także gitara. Zupełnie jak młoda para. A potem będzie gorzko? O, dobrze, dobrze, dobrze. Kupne, ale czy smaczne? Tak, tak, smaczne. Na razie jest słodko, żeby tylko za bardzo w bioderka nie poszło. Ale nagrzany na nią jest. Po zjedzeniu ciastka. Ty, on ma inny tatuaż, kolega. Nie jakiś berserk, nagrzany tylko zoba. Tu, Joker. Joker, wiadomo. Ale koleżka się tak po zachowuje. Ciastka. Jak Joker. Tak. Pieprza mu. O, za to bajerować w końcu. Proszę cię bardzo. Co jest w dupa. No i zrób mu przysiadę. Naprawdę? No tak. Za podał jej drąga. Jak tak szeroko, czy tak nie wąsko, Leszko, bo tak Joker w dupę, Joker, opanuj się. To nie ma być wygodnie, ma być efektywnie. To bardziej szeroko. To inaczej, na co? Na pośladki, na uda, no. Na łydki. Na pośladki. No to szeroko, proszę, w takim razie. Aha. No. Co ty no gadasz, kurczak, serio? A czy kuczak? Że jesteś zainteresowany. Do dołu. Jeszcze bardziej do dołu, jeszcze bardziej, o tak. Huch. Jeszcze bardziej, no. Raz. Huch! No to ja już chyba chcę mieć takie pośladki, jakie mam. Trzy. No dawaj, Michu, te ręce wyżej trochę. Pośladki pomaga rzeźbić ekspert. Czy aby na pewno wzór do naśladowania? Mogą być, czy też trzeba popracować? Twoje pośladki. No nie wiem, no wiesz co. No to może trzy. Popracujemy nad nimi też. W takim razie chodź tutaj do mnie. Oho. No. I to szedł z przysiadem. No, tak to ja bym ćwiczyć cały czas. Twoja pracuje? Oczywiście, że tak. Widać, że mu się podoba. No i po treningu. Przysiad na butli był? Tak. Może przebiorę się w koszulę. Ale najpierw trzeba się rozebrać, żeby potem się ubrać. O, pokaz. Zmienia wizerunek. Robi co może. O, Michu się zaczyna grzać już. Jesteś niesamowicie śliczna. O, taka wymarzona po prostu. Wymarzona, no. Tylko że ja nie sprzątam, wiesz. To będzie trzeba... Mało sprzątam, także... Sprzątaczkę zainwestować. Się... Właśnie. Mm. Tu, i tu już znajdujemy wspólny język. Ale boli? Tak, jaja? Nie, a jaja. Jej, kogo bolą jaja? O czym ty piszesz? To ja ci pomogę włożyć do środka tą koszulę. Okej. Okay. Tak? Ciebie widzą? Się pcha do tych jeansów. Nie będę patrzeć, co tam masz. Możesz patrzeć. Ręce w rozpłonę wciska. Jeszcze raz zdrowie, pięknej kobiety. I twoje zdrowie również, i twoje kobiety. Przyszłej. Jaja czy ajaja? Postarać. To może w takim razie jakiś masaż ci zaproponuję. To jest za delikatne. A co będziesz mi masował? Ciekawe co kolega by robił, jak tak cały czas pieprzy, bo nie mogę go zdzierżyć. Ci wymasował? A kolega by przyszedł tak, by usiadł tak. No hej, co tam? No 100%! Pieprzony koleżka w dupę. No musisz zdecydować. Tak? Tak. Może poza kamerą. No. Strongman musi być silny. Najpierw się skupię może na nogach. Wyżej, ja. wyżej. Jak możesz mnie jeszcze bardziej przekonać? Bo ja nadal jestem nieprzekonana. Chodź tu bliżej do mnie, to cię przekonam. Aha. Dobrze, zaatakował. I co, przekonał? Tak to jest, jak się wujka słucha. Czyżby pojawiło się gorące uczucie? Strzała, amora, motyle w brzuchu? Rozumiem, że tak, dobra.
Normalnie się zakochał. To ja muszę ochłonąć, tak się może. Jakbyś się stęskniła. On wygląda jak XPP. Kto? On? Czy kolega? Co się dzieje? Michał wpadł jak śliwka w kompot. Zadurzył się chłopak. Jak nic. Te maślane oczy. Kolega może być dumny. A Patrycja wciąż zimna i wyrachowana. Co ja tu znajdę? A ty co o niej myślisz? No, taka... Dobrze się musi grzmocić. Do porobienia. Tak, na pewno się dobrze musi grzmocić. Kurde. Ja pierdzielę. Dobrze się musi grzmocić. Ja pierdzielę. Nie no, on nie ma 30 lat, on ma z 50 albo 60. Kuracja przeciwświądowa? Dobrze się grzmoci. Nie ma się z czego śmiać. To był może żadny? Schłodzić stosunki. Jedno mi potowa jeszcze. Ekspert wydał opinię. To co mam teraz na koniec zrobić? To samo co robiłeś, bo tu masz dobre wyczucie czasu. Ha, nagle mówi mu, że dobrze. Nie ucieka, wciąż węszy. O, komornik. Co dobra, czyli nie. I co moja droga? Co tam znalazłeś ciekawego? Pewnie no skarcić za takie grzebanie w papierach. Wiesz, co ja znalazłam tam u ciebie, tak? Jest jeszcze jedna delikatna sprawa do omówienia. Ja nie chciałam tego znaleźć. Ale się udało. To jakieś tam preparaty na świąt. I co w związku z tym? No jak co w związku z tym? Aha, sterydy znalazła. To jest choroba. Preparat na świąt, skąd on to wziął? Może z jakiegoś wyjazdu po prostu zostało. Przywiozłem świąt, no możliwe. No. Spędzi go kapa? Nie profilaktycznie tylko, bo to może działa. To może tym cię przekonam jeszcze na odchodne. Michał nie daje za wygraną i mocno napiera. Zastanawiam się tylko, jak żona daleko może się posunąć jeszcze, wytrzymać to jeszcze. Czego ma świąt? Nie wyleciała, to jest żadną maczetą, to może wcale i tam nie ma. No, ale się śmiejesz, coś dajesz, wiesz, do tego, że nie bardzo ci leży. Muszę się napić. Oj, podoba się. Nie da się tego ukryć. Zakochał się chłop? Ej ludzie, czy jak ktoś lubi uprawiać koprofilię, to jest normalny czy nie bardzo? A co to jest? Chłopak bez pamięci. Czy Patrycja dała się przekonać? Dobrze. Każdy jest równy. Gol. Niesamowicie jestem ciekawa, czy... Że dymasz koperek? Ja pierdzielę, pudełko po lodach? Dobrze. No to jesteś trochę porypany. Ale kto cię będzie sądził? No, szedł jak chciał. Michał to taki całuśny misiu jest. A nie wygląda, pozory jednak mylą. Świetna dziewczyna. Nigdy z tego nic nie było, nie podobają mi się tacy. O 7 dla niego. Poległ. Co zrobisz? Duzi mężczyźni, w ogóle mi się nie podoba. Całkowicie nie mój typ, kloc. Mam nadzieję, że była chemia jakaś między nami. No niestety. Nawet tylko o wyrednym programie chodzi, a... No niestety. To, że może czas się w końcu ustabilizować. Z mojej strony chemii nie było. Chłop już o jakimś ślubie myśli, a ona go ciśnie. No nic. Zdecydowanie. Jest, zdążyłam pięknie. Świat alternatywny. To było cudo. To klasa. Klasa. Joker. Cicho tak mi krzyczał, tylko tak. Aby z tego coś było. Gratuluję, bo to człowieku rozegrane było jak partia szachów, nie? Chociaż koleżka dostał. Okazała się być lepszą szachistką. Rozegrała tę partię na zimno. Się nie da się. Kolejny gracz jest młodą, wschodzącą gwiazdą disco polo, który zakochał się na zabój w Nikoli. Poznałam Nikolę przez Messengera. Był to wtedy dzień 24 listopada. Dokładnie pamiętam ten dzień. Zauważyłam twoje zdjęcie na Facebooku. Napisałam do ciebie na Messengerze, że koniecznie musimy się poznać. Aha, 6-6 Messenger. Połączyły ich listy miłosne. To bardzo romantyczne. Pisaliśmy ze sobą tak długo i byliśmy w 100% pewni. Fryzura Narutkowskiego, okej. Okay. No w sumie. To jest to. Byliśmy na pierwszym spotkaniu, od razu na pierwszym spotkaniu pocałowaliśmy się. Po pierwszej godzinie? Tak, przywitaliśmy się prawie z pocałunkiem.
daleko mieszkaliśmy od siebie, ponieważ Nikola jest ze Śląska, a ja tutaj... Twoja reakcja na ich historię, bo ja też. Ja twoją miłością. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię, mężu. Młoda para uwiła sobie gniazdo. Dobra, strzelam, że się rozstaną po odcinku, rel. Gniazdko w mieszkaniu starszej siostry Mateusza. Ale już czas. Dzięki, Smoothie, dzieki bardzo. O nie, no to nie witam. Może być tak. Witam, witam. Ej. Dzięki na 30 lat. Dzięki, dzięki. Jeden, drugi. To możesz mi już dać? To proszę. A jeszcze musimy Misia wziąć, to bo wiadomo. Tak, mój oczywiście. Syn. No i serduszko, tak. Wszystkie romantyczne rekwizyty na czas randki trzeba ukryć. Prawdziwy facet nie mieści się w rurkach, a on co? A co on? Do której singielka ma zakaz wstępu. Co on ma te? Ale szafę w przedpokoju na pewno dokładnie przejrzy w poszukiwaniu dowodów rzeczowych. Co tutaj mamy? Chyba nic ciekawego. To są same moje rzeczy. Nic a nie, ciekawego. Jest jeszcze. Faktycznie. Mój sweterek. Ja to muszę wszystko sprawdzić. Co byś pamiętał? Dodasz tam emotkę dla gwiazdy disco? Jezus Maria! Się przestraszyłem. Nie dodaję tego w dupę. No, na pewno. Co ty porypany jesteś? Że Nikola jest czujna jak ważka. Nie. Jeszcze moje buty. Szpilki trzeba stąd zabrać. Nie. Szpilki na pewno trzeba ukryć. Ale sa, ile masz? Warto zagęścić ruchy, bo Patrycja już się zbliża. Przydałaby się jakaś romantyczna oprawa, bo trochę pusto się zrobiło. Co, mieszkanie będzie tak romantyczne? Rozłożymy jeszcze płatki. Ciekawe, czy singielka da się 69. Nabrać na te płatki róż. Idę na całość i mam zamiar poznać prawdę, czy to jest singiel, czy to jest zajęty mężczyzna i tylko kłamie. Singiel czy duo? Będzie trochę starsza i że trochę wyśmieje mi pomysł, ale zobaczymy. Patrycja to twarda sztuka, a więc łatwo nie będzie. I do tego prowokatorka. Czy szaleńczo zakochana Nikola to wytrzyma? Ale słuchaj, jest już trochę późno. Było bot. Także idź do pokoju. No jak głośniej, no nie da się, to jest popsute, no. Postaram się nic złego nie zrobić. Mhm. Dobrze, mam na ciebie oko. Dobrze. Ufam ci. Dobrze, no lecisz. Będzie musiał się mieć na baczkę. Cej. Co to jest na górze? Postaram się nic złego nie zrobić. Gaśnicę ma w pokoju na górze, na szafce? Dobra, to jest jakiś fake, to nie jest mieszkanie. Mam na ciebie oko. Dobrze. Dobra, ilu widzów na czacie ma gaśnicę w domu? Ufam ci. Jeszcze na szafce. Znaleźć już. Będzie mu... Chata Grzegorza... Nie, to nie jest chata Grzegorza Brauna. Chciał się mieć na baczności. Nikola ukryła się w sypialni, a więc można zaczynać grę. Braun czy Braum? Ty, jak on miał? Masz dwie, cześć. Quinto? O kurde. Cześć, Patrycja. Cześć. Braumn? Fajne kwiatki. Co to jest dupę za emotka? Fajna. Co to jest? Iście? Mateusz, miło mi. Patrycja, tak. Cześć. Taka księżniczka. Wymalowana. Sam tu mieszkasz? Z kolegą tutaj mieszkam. Z kolegą. A ile macie pokoju tu? Dwa pokoje. I ogień pyta. A ile ma lat ten typek? Nie jest ona w ogóle w typie Mateusza. Nie kłamie? Zaczyna się. Na 100% nie kłamie. A co, jak mam ci to jakoś potwierdzić? A, potwierdzić? No, możesz potwierdzić. Już coś podejrzewa. Pani detektyw ciśnie. Mateusz, zrób coś. Specjalnie dla ciebie taki romantyczny nastrój. A kto to wymyślił, taką scenografię? Ja wymyśliłem całą scenografię. Nie wiem, czy wiesz, ale ja jestem romantykiem. Tak, to słyszę. Tak. To nie... Dobra, czy ona chciała powiedzieć, że on jest gajkę? Susi. Jest jej naturalny kolor włosów. Lubię śpiewać. Jaki... Lubię śpiewać? Tak. No ile głośniej, jest dobra głośność w dupę. A jakich gatunków muzycznych słuchasz? Disco polo. Różnych, no jestem otwarta. No, a ty co śpiewasz? Różne piosenki, takie disco dance, wiesz. Na śpiewanie cudownie. Mogę zrobić pokaz? No. Pokaz muzyczny oczywiście. Nie wątpię, że możesz zrobić pokaz, no proszę bardzo. Mateusz, dawaj, pokaż co potrafisz. Ach, piękne jej kryształowe oczy budzą rano kuszą. Witam, widzowaty. Radością płaczą, co dnia miłości nadają. Witam, kaset. Nie wierzę, że ja je mam. Piękne jej. I co, ciary są? Dobra, ocenka nutki jego od 1 do 5? 2,5. Nie.
O. To może taniec? Ja uwielbiam, jak Mateusz dla mnie śpiewa. Kryształowe oczy budzą rano, kuszą w nocy. Co się śmiejesz? Mam pisane wspólne życie. No bo to jest dupa śmieszne. Jedno bicie, my spełnimy razem wszystkie swe marzenia. Przeznaczenie się. Taka nienormalna troszkę. Bo jest jej wesoło po prostu, ale zaczyna się wczuwać. Są efekty. Podoba się to widocznie teraz. I co? Pati mnie obrzuca. Ach, piękne jej kryształowe. Warto usiąść i porozmawiać na poważnie. Mówiła? Może o biznesie? Jak ty będziesz star? O, ty zainwestujesz we mnie. Ciebie... Co? Zainwestujesz we mnie, ja ci dam. Ja zainwestuję w ciebie? A to się nie dogadamy. No to może ja ciebie. O, tu się dogadać możemy, słuchaj. Jest cwana. Jest cwana i wciąż prowadzi dochodzenie. Uwaga. Dobra, to ja się rozejrzę trochę, co? Uwaga. Prowadzić muszę, wiesz? Co banable rzeczy, nie Mateusz mówiła Mateusz nie dał rady jej zagadać. Jak na razie. Ale nie poddawaj się. Młody jeszcze jesteś. Trening czyni mistrza. Krzmocenie będzie. No, na razie dobrze, ale może się bardziej postarać. Może gdzieś tam podotykać niżej. Patrycja, jak oceniasz kandydata? Kolega jest masakra. Ale może nie będę bardziej skromny. Powiedziała masakra, a na łysego bramkarza nie mówiła masakra, czyli będą razem z bramkarzem? Że ja tak naprawdę tym sterydziarzem? Wszystko przygotowałem, zrobiłem. To nie jest jakby co ofensywne. Wydaje mi się, że on jest jakiś gejem albo coś z nim jest nie tak. Ojojoj, co ty mówisz? Ej! Po pierwsze to... Ty, też myślałem właśnie, czy on jest gejem, ale nawet jeśli tak, to każdy jest równy i to nie znaczy, że coś jest nie tak. No nie mów tak w dupę. Podoba ci się? Nie mów tak. O, okropne jest. Hashtag! Nie, dobra. Pieprzę to w dupę, ten hashtag. Opanujcie się. Nie ma nikogo, bo niemożliwe. A jednak ma i stara wyga nie wyczuła. 1-0 dla młodej pary. Ranki i co? I dziecięce rzeczy. Ale wpadka. Mamy remis. Ja się z tego ubrania nie mogę tłumaczyć. Powiedz, jak brałeś mieszkanie, to kuzynka twoja miała dzieci, to po prostu zostawiła. No, te chłopy to romantyczne się zrobiły, rurki noszą. Przejeb... O ja pierdzielę, ty. Ona to króciutko leci z tym. Co mam zrobić? Uchodzić osobom, zagrać w nią z gry, którą przygotowałeś. Dobrze. Gra potem. Dobra, zgadzasz się z nią czy nie? Napisz. Nieważne z jaką wypowiedzią, już jakby chwila minęła, kontekst się nie liczy. Tak czy nie? Teraz gierki i kłamstwa. Czekam. Jestem. No cześć, a co to? To? To jest ubranka. Małe ubranka dla małych dzieci. No wytłumacz się kochanie, postaram się. Małe ubranka dla małych dzieci. Wow, really? To naprawdę zarządza uważać, a czemu? Really? Czemu? No bo to mieszkanie really? Jest przez rel. Wynajmowane. Ale to wszystko? Nagle wynajmują mieszkania. Co nie można wynajmować? No co, ja tatusiem nie jestem przecież. Za młody jestem. Też to dla mnie było no jakieś takie, słuchaj. No właśnie. Czy ona mówi znowu, że on jest gejem? Boże. Ja pierdzielę. Ona mogła na Twitchu streamować, bo ciągle mówi, ale także mana je dostać. Git. Taka żmija podstępna. Za takie czyste masz mieszkanie, nie masz dziewczyny? Żony? Nie mam dziewczyny. Jakiej Cokolwiek? Żony? W tym wieku to się nie ma żony. No zależy, w jakim kraju jesteśmy. W tym wieku się miewa żony. Robi się kwas. Warto trochę osłodzić atmosferę. A ile on ma lat? On jest starszy od niej chyba. O, pobrodziła się. Dobra, zlizę. Nie zlizuj. Nie zlizuj. Nie, no rączką wezmę. No, dobra. No. Czysta? Ja pierdzielę. Mogę siedzieć na swojej czystej kanapie? Jakie to jest? Oczywiście, pozwalam. No, dotykaj ją. Zajmij się czymś innym. Zagraj z nią lepiej w grę. Proszę bardzo, taka gra. Na pewno ją znasz. Niech się powie kina. Meksyku od 12 można? No i teraz musisz lewą rękę. Słyszałem, jeden taki mówił. Żółte. Potem proszę zniknął. Bardzo. Lewą rękę na żółto. Taka mała pierdółka z niej. Prawa noga na czerwony. I co? Co to jest? No, rozkrok.
Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Mhm. Ale to miała być prawa noga. Prawa. Dobra, czy ona ciągle sugeruje, że on jest emotką? Jakoś nie wiem. Czy tylko ja to słyszę? To właśnie lewą. Porażka. Czy mi już od pierwsza? Chyba mi już od pierwsza. Ja już nie mam więcej nogi. No to ja się załatwię to, proszę bardzo. Ale go nieźle ciś. Witam Adamczyk, witam. Podoba się i tak ani trochę. Patrycja nie lubi takich gier. Woli gierki. No. Dobra, nie zaplątaliśmy się. No i co? Koniec? Mogą się jedynie zaplątać w zeznaniach. No dobrze, to ja na chwilę wyjdę sobie skonsultować z kolegą. Z kolegą? Ta. Patrycja, jak się bawisz? Najchętniej bym wyszła stąd. Nikola, jak oceniasz popisy partnera? Do dupy. No cześć. Na samym gościu wygląda, jakby się tym miał jakieś zainteresowania, także... Ta zakładka to jest od twojej mamy, po prostu. Dała ci. A to jest kurwa damskie, no przecież to jest niemożliwe. Powiedz, że tobie się podoba. I obejmij ją przytulnie. Nie, na pewno nie. Jeszcze została kuchnia. Mi się wydaje, że bardziej uwierzę, że nikogo nie mam, jeżeli właśnie będę się tak wstydził przy niej. W życiu bym się nie spodziewała tu kobity. Patrząc na niego, ale patrząc na inne rzeczy, no to może być jakaś baba. Może i jest. Mateusz, wracaj i spróbuj ugasić ten pożar. Jest tylko body typ A i body... Ale co? Umyć lustro, umyć umywalkę. Ona mu to pisze? Cześć, co tam przeglądasz? Cześć. A to kto ci pisze? Sprzątanko? No. Rady od mamusi. Proszę? Rady od mamy. To od mamy? Mhm. Akurat mamy? To już dawno. Mateuszek, Jezus, ale to jest... Muszę wydalić z siebie tę energię, którą pochłonąłem. Bo mnie aż to przerasta. Nie! Nie powiedziałem tak, kazet, nie mów. No, a tam dalej w pokoju? Co dalej? A widziałem, przeglądałeś moją zakładeczkę. No, każdy może mieć zakładkę do książki. Zakładka to jedno, ale co tu robi ta koszula? Powiedz mi, co to za koszula? Dobry się. Moja koszula. Dobry. Tak. No i to łykam, wiesz, no pewnie, że tak złożyć ją z powrotem. A mi zakładeczka ci się podobała. To akurat jest zakładeczka też od kuzynki. Zostawiła tak? Też. Mama, kuzynka, zakręciłeś się, chłopie. Trochę tak jakbyś kręcił na okrągło. Nie kręcę. Kuzynka. Ale przypomniałem ci, że to ty kręcisz w tej chwili. Kręci. Ciężko będzie to odkręcić. I kto tu kogo zakręcił? Nie wierzę. Ani trochę. Dziękuję ci bardzo. No, dziękuję miło było poznać bardzo. Gwiazdo. Bardzo miło było cię poznać. Jak go mylała na koniec. Ja pierdzielę. Typowa taka ciocia, się spotkaliście, tam mówisz, no kręcę z kolegami filmiki na YouTube'a i ona mówi, no gwiazdo, powodzenia. najgorzej, w tupę. Ale no w końcu. Cześć. Skąd to wiem? Nie powiem. Kolega mi tak mówi. Rozstanie raczej chłodne. Na początku myślałem, że może fajnie się pobawimy, ale potem zauważyłem, że nie jest mną zainteresowana ani moim śpiewem, ani moją kolacją, no więc potem już nawet za bardzo nie próbowałem naciskać. Aha. Ma listę, którą może musi zrobić, tak jakby to była lista od kobiety. Ta karteczka, którą znalazła w szufladzie, to karteczka dla mnie od nikogo. Też kręć no na Marsa, tutaj dziecięce rzeczy, że coś. Syn RB Rutkowskiego, kuzynki, witam ciotki. Król. Za dużo było tam rodziny w tej chacie. Nie podobała mi się ona. Kościelny? Taka wiedźma podstępna trochę. Może ona woli takich starszych i z kasą po prostu. Pewnie tak. Kasa nie masz, tylko ty. Czarno to widzę. Szanse na wzbogacenie wydają się być niewielkie. Aha. Patrycja ostro gra i ciężko ją ograć, ale Sylwester to dobry bajerant. Dobra, partnerka... spójrz na nich. Ile oni mają lat? Na oko, widzisz takich ludzi na ulicy. Ile mają lat? Ile mają lat? Ten typek ma 26 lat, mówił wcześniej. Czy to jest prawda? No to ona musi być w podobnym wieku. No właśnie, ty mi powiedz, czy to jest prawda. ...ją ograć, ale Sylwester to dobry bajerant. Jego partnerka wie coś o tym. Jak mam, kurczę, zbałamucić tą dziewuchę? Tak jak zrobiłeś to ze mną? Opowiedz, jak to zrobiłeś. Kurczę, no to jest historia po 22. No kurczę, no bajerant jestem dobry, nie? No nakręcam makaron na uszy, że tak powiem, nie? Potencjalną ofiarę
zaciągam w kąt, no i atakuję. Umie atakować, ale czy dobrze kłamie? Kłamczuch, niesamowity. Okej. Niemiłosiernie kłamie. Okej. Sąsiadłem singlem, zanim poznałem Asię. Co za doświadczenie. Specjalista, ekspert, po prostu mistrz. I może też liczyć na pomoc partnerki, która jest kwiaciarką. No postaraj się coś modnego stworzyć tego. Okej. Co ty piszesz? Słuchaj, myślę, że zrobimy coś takiego, wiesz. Też, żeby było niezobowiązujące, nie jakieś róże, właśnie zrobimy tulipany. A tak przy okazji, czy to prawda, że panowie dają kwiaty kobiecie tylko wtedy, jak narozrabiają? Myślę, że jak najbardziej. Właśnie wtedy, kiedy facet daje kobiecie kwiaty, to no, coś się skrobało w ewidencji. Ile róż musiałbym ci kupić, żebyś mi wybaczyła zdradę? Ja pierdzielę. Nie ma takiej ilości. Stawię ci na razie te kwiatki do wody. Co ty piszesz? Dobra, i chowamy te rzeczy, słuchaj. Przecież to jest pełno mojej rzeczy. Dobra. Skapnie się od razu, tak? No tak, koniecznie. Damskie rzeczy muszą zniknąć z pola widzenia. Oh fuck. Dobra, co to jest? Koszulki, okej. Okay. Czekaj, to zabierzemy. To jest czekaj, twoje. Tam jeszcze jest moje. Bluzka też. Ej, zobacz, małego zdjęcie. Weź to zdjęcie. No i teraz czekaj. Twoje jeszcze, kurczę, nie może tak stać. No nie. Absolutnie nie może. W łazience na pewno też jest sporo kompromitujących przedmiotów, które należałoby schować. Słuchaj, jeszcze w łazience, przecież ile jest moich gadżetów. Nie no, nie czytam, co wy piszecie w dupę. Dość tego. Dobra, okej. Teren wydaje się być czysty. Teraz warto zadbać o wizerunek Sylwestra. Mam dla ciebie tutaj małą stylizację. Podsiadaj. Nie no, nie czytam. Na Elvisa cię sobie. Zróbmy coś szalonego. Dobra. Zanosi się na dobre show. Patrycja nadchodzi. Ale jesteś stylowa laska. Zuziu, co my robimy panu? Mam pies nadzieję, się Zuzia nazywa. Dość mam creepy. Mam nadzieję, że będzie miał koszulę. No to naprawdę mam taką nadzieję. O, Jezus. Zuzia, no ale okay. Nie może się na to patrzeć. No ale okej. Okay. Ja się w pracy będę wstydził pokazać. Nie ma czego się wstydzić. Przecież to wizerunek sceniczny. Ile ta laska ma lat? Tura? Ta jego? No chyba tyle co gdzieś, czyli mniej niż 30. Cześć, Sylwa. Cyry w tym momencie. Cześć, Patrycja. Cześć, cześć. Fajnie masz włosy. Oryginalne, ja wiem. Okej. Okay. To będą kwiatki dla ciebie, nie? No ładna, ładna. Czarnula. No, woli blondynki. Ale ty masz co ty mówisz? Ty, ona nie jest farbowana? No ładna. Czarnula. No, woli blondynki. Ale ty masz te włosy tak na stałe? Tak? Nie do końca, nie? No to jest, kurczę, wystrój artystyczny, że tak powiem. Ale czemu tak? Jaka? No farba no, na łeb. Ty. Boże, to jest pies. No pies. Ja p***ę się boję psów. Przepraszam, że przekonam. Co? Zuzia nie taka groźna. Cześć Zuzia. Jak się możesz za piesków bać? Zdecydowanie nie wiej ty pies, Sylwek. To ty masz takiego psa? No samotność mi doskwierała, kurczę, no i widzisz, no. Ale ja nie mogę się skupić, możesz to nie zdejmiesz tego? Zdjąć? Mogę wejść do twojego kuchni? Śmiało, śmiało, usiądź tak rozgościć. Stoję, usiądź, rozgościć. Groźny pies. Kazałam mu zdjąć tą perukę. To może ja ci... O proszę, kobieca ręka. No może ja zacznę, kurczę, przyrządzać posiłek, co? Będzie gotował. Ja myślę, że to najpierw trzeba włączyć tą indukcję. Jak on gotować nie umie? To będzie spaghetti. Czyli ty nie umiesz gotować, tylko taka ściema. Co, jak nie umiem gotować? Sylwester, mistrz od nawijania makaronu na uszy. Specjalista włoskiej kuchni. Ściemnia, że umie gotować. A z czym tylko... to będziemy jedli? Okej, okay, widzimy. Ta woda się nie gotowa, wiesz, że woda się musi najpierw ale ja ciepłej wody nalałem. Połamał makaron, Włoch płakał, oj. To jest niecodzienna sytuacja dla mogę mnie. Mogę sobie usiąść tu? Proszę bardzo. A czemu on z takim skinem chodzi, ten typek? A może pomożesz mi? Myślałem, że dasz sobie radę sama. Jak ją podniósł, ja pie... Stary w kuchni z dzieckiem. Nie wiem, dziwactwo trochę. Nie obrażam nikogo jak coś. Chyba wpadł jej w oko. No to rozwinijmy jakiś temat. Co ty? Okej. Okay. Kurczę, coś tędy. Pierwszy raz całowałeś się? W wieku 13 lat. Opisz. To było dawno. To był tata. A jak ona była? Lubiła się? Jakie miała usta? Standardowe.
Standardowe to jakie? A podobają ci się moje usta? Ja specjalnie tutaj wymalowałam z całą. Powiem tak, lubię naturalne dziewczyny. Naturalne? Mm-hmm. Czyli powinnam się umyć? No mogłabyś to zmyć. Bo... No jak można powiedzieć kobiecie, żeby zmyła makijaż? No posz. Drugie no? Drzwi po lewo, łazienka. Dobra. Chyba zaraz do mnie przyjdzie. Sylwester ma specyficzne poczucie humoru. On sobie może malować usta, czepki śmieszne nakładać, a baba nie. I co na to partnerka? No jak? Podoba się? Srak. Nie wiem, czy ja się jej spodobałem, ale ona tak średnio, nie? Nie podoba ci się? Nie. Będę light. Tylko trochę teraz za drobna, ale troszeczkę bardzo. To ja byś zagniótł. Zawsze ona na górze może być. O, jest zazdrość. Patrz. Nice. Przymila się do niego ostro. Teraz ty. Co? Się całować. Nie ma problemu. Wiedziała, że będę się całować. Ale ty jesteś mokry. Zgrzałem się przy tobie. Kobieto, ogarnij się. Chodzisz na niego żywcem. Teraz możesz mnie pocałować. O, dobra, no problem. Czekaj, ja ci dam gumę. Ja Sylwkowi nie pozwoliłam. Tak, Szymon. Ale do czego? Całujemy się? Ale nie pozwoliła. Się czy... Co zrobić? A wolisz lizać? Nie ma problemu, też mogę. Otwarty człowiek jestem. Ja też jestem otwartym człowiekiem. No to dawaj. No jęzora wytyka, no jakby mogła, to bym go włożyła do ust. Boisz się? Nie. Dobra, no nie bój się. No. Nie chcesz się całować, żona patrzy. Pani od polskiego na studniówce. Jak się napija. Cześć. Przejebał sobie. Dobra, możesz... Będziesz wskakiwać? Tupa. Jak? Wydrapie mi czy tobie oczy? Ja nie wiem co wydrapie. Bezczelny. Pajac. Dobra, może przeniesiemy się. Dobra, do... mówiłem, że oni się rozstaną, czy to tam w tej pierwszej parze, nie wiem, ale ci też się rozstaną. Sylwester podpadł, za bardzo popłynął. A co z makaronem? Rozgotował się już prawie. I co, makaron wyskoczył? Są fajerwerki, Sylwester? No, nie, jakie fajerwerki, to wszystko pod kontrolą. Wielki kur... Alvaro. Ja trochę się zmęczona, że to szok. Ciężki dzień pewnie. Jeszcze jeden pocałunek, cokolwiek i go wykopię. Kręcę się przy garach, fartuch dla ciebie założyłem, a ty leżysz i pachnie. Wolałabym, żebyś go zdjął. No co jeszcze chcesz zobaczyć? Spodnie mu zdejmij. Proszę bardzo. Co? Ewidentnie chcę, żeby ją przeleciał. Sprawdźmy to. Ja pierdolę, jadłam makaron tam. Posoliłeś? Czekaj, to jak nie chcesz samego makaronu, to byś zapiła winem. Będzie je karmił. To bon appetit. Suchy makaron wpieprzają? Co by szczelny. Sprawdź, mogłem było powiedzieć, że bym dłuższe kawałki zostawił. Będę jeść makaron jak w zakochanym kundze. No. O, świnia znowu się całuje. Dobra, mocno. Ale to w końcu nie będzie... Ciężko mi to oglądać, naprawdę. No ja muszę iść do łazienki. Smacznego. Zwiniasz? Jego żona już nigdy makaronu nie kupi. Do łazienki idą? No tam. Rozcięczam z wodą. Jestem zszokowana jego zachowaniem. Tragedia. Trochę się... Ja pierdzielę, nie wiem, ludzie się zgłaszają do tego programu i zawsze mają wąty. Tupę, nie ogarniam tego. Ja tam, wiesz, obteguj. Sami tego chcieli. Na dywanik. Tłumacz się teraz, kolego. Dobra, co się stanie? To znowu ja. Ty jesteś bezczelny. To ona jest bezczelna. Liżesz się, kurwa, jak ktoś łapce cię w ucho? Bo ja... A Patrycja szuka śladów kobiety. Ej, chyba KZ miał rację, pisząc co wcześniej. On po prostu liczy, że zmieni jakby wybrankę serca. Nie wsadziła. Wsadziła. Nie no. A co zrobisz? Czułem wargę tylko. Wargę? A którą wargę? No a jakąś inną wyjęła? Na razie wyjęła kolorową koszulkę z szuflady. Może się da przebrać. Idź. I nie wiem, rób co chcesz z nią. Zuzia też wydaje się być zgorszona. Ciekawe czy na finał sam przyjdzie koleżka. A zachowaniem gościa. Teraz to już mi wszystko jest. Mam robić co chcę? Spoko, tak, Amy, spoko. Tak, masz jedno do światła jak najbardziej. Zuza. To jako zbudowana jest ta baba, ten typ.
On ma wypieprzone jaja na to już. On już wie, że się rozstaną, jak kamery będą off. On już wie, że to koniec, więc luj. To też taka jak twój pan. Spokojna. Ale przejdą ci fochy, jak wygramy. Na razie. Chyba mnie nie lubi. Wolisz swoją panią? I wyraziła swoje zdanie dosyć dosadnie. Zuzia nasrała przy drzwiach. Zuzia jest charakterna. Czemu pies nasrał na chacie? Zaje... Chyba twój pies mnie nie polubił. Co to jest? Czyje? Nora i stopy, no. Tak, to się zgadza. A czyje? Sylwester naważył sobie piwa i musi je teraz wypić i brnąć w tę grę dalej. Albo moje, albo współlokatorki. Okej, okay, nie dogadamy się tutaj. Sugeruję, żebyś się przebrał. Właściwie chciałam to powiedzieć. Dlaczego? Bo jesteś cały mokry, spocony. Może to? Jedna Zuzia jeszcze musi na to patrzeć. A ty jesteś dużym misią. Prawdziwa z niej skandalistka czuje się jak ryba Sigma w wodzie. Oczywiście tego, nie wolno tak. A Sigma to było do tego, co widz na czacie napisał, że każdy jest równy. O to mi chodziło. A widzisz. Mieszko ubrała. Nie maca. Ale będziemy rozmawiać. Nasz raz. Będziemy rozmawiać teraz tak łazience. Uciecie tutaj. No to chodź. No proszę bardzo. Ja widzę, że oglądasz najdziwniejszy odcinek Gier Małżeńskich, więc przyłączam się. No już końcówka, ale dobry odcinek, no. Porypany jest. Twoje ręce mówią, że się bardzo stresujesz. Jest kobieta, czy nie ma kobiety? Nie ma kobiety. Nie ma. Po tym odcinku nie będzie już. Nie ma kobiety. Dobrze nawija makaron na uszy. Nawet mu powieka nie drgnęła. Ciało jak butelka Fanty, tak? O, i chyba się kończy randka. Jak wrzucisz Mentosa? Sylwester sobie nagrabił. Żeby nie trafić stopy, to byśmy pewnie wygrali. Dziękuję ci bardzo. Co? Cześć. I vice versa. Tak. Czy Patrycja dała się przekonać? Sylwek chyba robił, nie. Co mógł. Przekraczał granice. No, na pierwszy rzut oka, no nie mój typ kobiety, tak? Całował się, ale tak mylił. Pod kamery gada. No, całował się. Każdy się może całować. Przecież... Co to znaczy? Ale on się całował 2 minuty, już więcej nie chciał. Bał się tak, że nic więcej nie. Mi się wydaje, że to nie singiel. A Sylwek chyba dobrze się bawił. Stracił żonę, nie Patrycję, wygrał tak, pieniądze. No to wyobrażałem sobie Joasię, tak. Dobra, widzu, od 1 do 10. Jak bardzo w to wierzysz? Ja pierdzielę w dupę, minus 3. Myślę, że mu się nawet nie podobałam, że to nie jest, że ja w ogóle nie jestem w jego typie. Będzie bura za ten pokaz. Mam zazdrosną, rozczarowałeś mnie. Miałeś mnie całować. Nie uzgadnialiśmy takich szczegółów. Oczywiście, że uzgadnialiśmy. Ale to wiesz, całując ją, wyobrażałem sobie ciebie. Robiłem to ze względu na hajs, kurczę, dla wyświetleń. Tak. To na hajs byś też poszedł z nią się przespać? Jeszcze zobaczymy, czy faktycznie wygramy. Jestem naprawdę wściekła. Sylwek będzie dzisiaj spał na kanapie. To dobra, pewne. Nie pieprz. Czy było warto tak tyle się w temacie. To się zaraz okaże. Czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Dobrze. Osie. Dobra, ciekawe, czy sam przyszedł. Jak tam? Dobrze. Zaskniłem się. O, ty się zaskniłeś. Myślisz, że ja wierzę w to. Dużo myślałem o tobie. O, myślałaś o mnie. Nie, no po prostu ej. Mogę przyjść bez niczego. Nie, mogę no, jeszcze nie więcej push-upa dopiero. Push-upa, tak. Silikonowe cycki pokazać. Dzisiaj widzę wypudrowany, niespocony. Jezus Maria. Bo się nie stresuję. O, tu nie widać. Nie? Nie stresujesz się? Bo się nie stresuję. A jak podejdę? No chyba nie gryzie. No nie, nie gryzę. No chyba nie. Cysterna się zesrała. Nie trzeba ją mieć. Ja przeczytałem nazwę emotki, do nikogo to nie pasuje według mnie określenie. Do Sylwka tam ciągnie. A ty, Mateusz? Rozluźnij się, Mateusz. Nie, na szczęście nie muszę rozluźnij kłamać. Się troszeczkę. Próbuję chłopaka odprężyć. Ty i twoje oczy. Kryształowe. Ja pierdolę. Co się w dupę dzieje? Dzięki El Nero za 14 lat. Witam, Czerek. Możesz powiedzieć witam wysokim tonem? Witam! Już? Mateusz. O to chodziło? Co tam, o tobie tam nic nie ryra. Ty wiesz, co mówisz, kobieto? Widzę. Ja ci się nie podobam, Mateusz. Bardzo mi się podobasz. A dlaczego tam ci nic nie pyka?
Ja dobra. Za dużo energii się z wami nie nagromadziło. Niedobrze jest. Boże. Może za słabo mnie uwodzisz. Ale może tam nic nie ma? Chcesz sprawdzić? Tak, mam sprawdzić? Możesz. No to dobra, wstawaj. Tak? Proszę bardzo. Pokaż Mateusz, coś się tam ryra. A? Sprawdza go. Oje. Klientka, nie? Ja ją zabiję. A panom ryra? Co normalne, jak na lotnisku, real? Może zostaniemy tutaj się sama przekonać po programie. Ty i ja sama sam? Aha, w końcu bez tych kamer. Czy tylko ja tak miałem zawsze z czarnoskórymi panami na lotnisku? Cóż, panowie. Nie ogarniam. Będziemy decydować. Decyzja zaraz za... Też tak miałeś? No właśnie. Zapadnie. Pokerowe twarze. Na komisji wojskowej tak mieliście? No, no, najgorzej. Taki 90-letni dziadek tak robi. Ale gorsze to jest tylko jak ci tego, łyżkę w dupę wsadzają. Miałeś też to na komisji? To jest chyba najgorsze, nie? Ja akurat tego nie miałem, tak jak kolega mój miał. Zaraz po mnie był. Nie zdradzają emocji. Kto wygra grę? Czy Patrycja ich przejrzała? Czy dała się nabrać na kłamstwa i gierki? Nie no, ona chyba weźmie tego gajga, jak mi się wydaje. Myślę, że singlem jest Michał. Zwycięstwo! Patrycja nie dała się zmieść pozorom i wygrała grę. Mam nadzieję, że to rząd chociaż fajny. Mordo. Czekaj, czy ona zrobiła taką minę, jak zobaczyła żonę... Mam nadzieję, że to rząd chociaż fajny. Jezu. Mordo. Mordo. Mordziaty. Teraz już będziesz miał na sprzątaczkę. Tak, o, nie, na sprzątaczkę. Może wspólnie będą cieszyć się nagrodą? Mam nadzieję, że się może spotkamy po programie kiedyś. Ale wiesz, że ja raczej jestem taka, wiesz, konkretna i nie wiem, czy ty to wytrzymasz, bo tak widzę, że się troszeczkę ty lepiej. No way, będą razem. Dobra, dawaj jej IG. Obecnie na sali panie nie podzielają. Sprawdzimy, czy są razem. Przegięcie po... A co mówi? Czekaj, jakieś dymy jeszcze będą. Czekaj, czekaj. Po programie kiedyś. Ale wiesz, że ja... raczej jestem taka, wiesz, konkretna i nie wiem, czy ty to wytrzymasz, bo tak widzę, że się troszeczkę ty lepiesz tam tą rączkę mi trzymasz. Lubię takie ostre suczki. Obecne na sali panie nie podzielają opinii singla. Przegięcie po całej linii mimo wszystko. Tak? Okay. Oczywiście. Moim zdaniem nie zachowuje się tak typowa kobieta. Ale to ty zazdrosna byłaś o to, że ja całowałam Sylwestra? No chyba wiesz. No, była zazdrosna i trudno się dziwić. Na innych randkach był dystans. Nawet jak się całowaliśmy, to nie było żadnej chemii. Było czuć, no, że ktoś jest jednak, jakaś druga osoba tam. A tu kolega leciał po bandzie na maksy, w ogóle się nie... Nic nie tego, także... Jechał po bandzie, bo się zakochał. A co z pieniędzmi w takim razie? A ja to wezmę, wiesz, no ja to wezmę, się tym zajmę. A tu czekaj w domu. Poczekam, dobrze, się wybawisz i przyjdziesz. Jak kocha, to poczeka. Aha. Chyba coś z tego jednak będzie. Po prostu miłość. Dobra, chyba będą razem. Miłość jednak istnieje. No way. Dobra. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę